Poszanowanka, witam was wszystkich bardzo serdecznie w rozdziale 5 gry Warcrafta 3, kampanii Nocnych Elfów, a ten rozdział 5 to Bracia Quee. Robię z siebie pajaca, ale mam humor, XD. Znaczy, poszanowanko zjadłem, nie? I brzuszek jest pełen, a jak brzuszek jest pełen, to brzuszek jest szczęśliwy. Nie, a tak poważnie to grajmy. Ale brzuszek jest pełen, także spokojnie. Z którym nie mogłam sobie poradzić, niszczy w tej chwili krainę nad nami. Otóż to. Zróbmy co trzeba i wracajmy na powierzchnię. Zgoda, ale bądź ostrożna. Nie wiemy, jak druidzi szponów zareagują na nas po tak. No tak, bo śpią 10 tysięcy kuźwa lat. Ja jak śpię 10 godzin, to mnie matka wyzywa. Kurde, co tam jest? No, nic nie ma. No, dobra. Misje. Odkryj położenie Kurhanów, Tyrande, Whisperwind nie może zginąć, Furion, czy też Malfurion, Stormrage nie może zginąć. Nieodkryta misja, misja. Jeśli jest misja nieodkryta, to nie została odkryta, nie? To robi sens. A, Yeti, nie. To jest Wendigo, czy Wendigo. Coś jest nie tak. Słucham głosu Elun. Ja i ta ziemia to jedno. Dobra. Co zagraża tym ziemią? Słucham głosu Elun. Dobra, starajmy się to jakoś ładnie ogarnąć. Żeby za dużo nie bili mnie. Dobra. Zwój leczenia. To myślę, że Furion, ty tam możesz troszkę to nawet przytulić. A jakim cudem ty masz? Czyżby sen przytępił moje zmysły? Stop. Co zagraża tym ziemią? Masz... Czy ktoś zagraża? Czemu? Ma więcej żyć. Aha, no dobra. Przekonał mnie. A, Jezus, pająk. Te jaskiniowe pająki są olbrzymie. Wyczuwam, że otacza ich dziwna ciemność. No, matka ro... matka roja! Plugawą moc. Znaczy, roju. Lel. No dobra. To są misje z cyklu biegaj i szukaj wszystko. A na końcu zgin. Co to jest? Smok pewnie, co? Szczur! Nie, nie bijesz. Od początku wiedziałem. Dobra, panie Malfurionie, my nie chcemy się z nim bić. Znaczy, w sensie, nie chcemy wchodzić w bezpośrednie starcie. O, weszliśmy w takie starcie właśnie. Dobra, aha, są zbufowane tylko na pancerz, no spoko. Aha, mamy miksturę leczenia, no wypij tą miksturę, to nie jest istotne. Ważne, że mamy mikstury inne leczenia, to też jest spoko sprawa. No w sensie te zwoje leczenia. Aha, tutaj były te pająki, no dobra. Zakładam, że kochany są gdzieś tutaj. Oj, tu albo tu. Ale no, mogę się mylić. Bo ja nie chcę sobie... Ojej! Łapią! Go! Dobra, pajęczy pierścień, zwiększa zwin... Tyrande, bierz to. A temu, pajacowi, nie? Oddaj opończe inteligencji, żeby był mądrzejszy. Dobra. Dobra. A co tam jest? Aha, drzewce, dobra, mogę zostać. Bo ostatnio, w ostatnim odcinku byłem rakiem i zostawiłem kilka jednostek na samopas. Więc w sumie to nie było wcale takie mądre. Co ja teraz robię? W sumie to nie wiem, bo nie muszę biegać jak pajac. Dobra. Pająki, znaczy, to są te. O proszę, zwoje leczenia. Coś jest nie tak. Ej, pająki, więcej pająków. Anudora. Andora. Dobra, to wyżyć, gdzieś ktoś się leczył razem z nimi. Czy ktoś zagraża? Dobra. Na razie jeszcze leczenie naszych jednostek nie jest istotne, bo mają no dużo życia generalnie. Dobrze. Może pójdźmy dalej tą prawą stroną. Nie lubię takie też, jak w grach jest dużo ście... O, spaczona fontanna. Spaczona fontanna. Rzuć demona. To ona musiała spowodować przemianę. Znowu matka roja. Jeśli zepsucie działa w ten sposób na te prymitywne stworzenia, boję się myśleć, co uczyni ze zwierzyną na powierzchni. Ojej, no. Za wszelką bez szału. Musimy położyć kres. Zepsucie. A to nie jest spaczenie, tak w sumie?
ta dryad... Ojej, ale mam refleks po prostu szachisty. Nie jesteś w stanie tego naprawić, nie? W sensie, żeby to leczyło ładnie nas. Nie. Dobra. Ja i ta ziemia to jedno. Weź tam przy tanku i będą to bić. Bogini wzywa. O ja cię. Czyżby sen przytępił moje zmysły? No, może i przytępił jazdę. Straciliśmy jedną jednostkę. Jakieś plus minus 15 obrażeń per second. Czy tam per hit. Więc to trochę ból. Niech tak będzie. Ale trudno. Dobra, jak już mówiłem, idziemy dalej tą stroną. Czyżby sen przytępił moje zmysły? O, furbolgi, normalne. Wola bogini jest święta. Stój, kapłanko. Potrzebujemy twojej pomocy. Naszego szamana ugryzł dziwny pająk i śmiertelnie go zatruł. Nasi współplemieńcy uciekli, pozostawiając nas na pastwę losu. Co mielibyśmy dla was uczynić? Nic. Szamana może ocalić woda z pobliskiej fontanny życia, ale nie śmiemy zostawić go samego. Jeśli napełnicie tę fiolkę i przyniesiecie ją tutaj, uratujecie mu życie. Jeśli jego mądrość pozwoli wam uniknąć szaleństwa, które stało się udziałem waszych współbraci, chętnie wam pomogę. Okej. Za Kalimdor. A do jakiej fontanny? Bo tamta fontanna jest spaczona, więc to w sumie troszkę odpada, nie? Teraz tak myślę. No dobra, dobra. Dobra, Harambe ma level. Damy ci ulta, a co tam? Coś jest nie tak. Podejrzewam, że gdzieś w tych rewirach będzie to. Ta fontanna, w sensie. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Tor Valanodora. Słucham głosu Elune. To z pewnością fontanna życia. A rzeczywiście. Muszę tylko zanurzyć w niej fiolkę. Zagraża tym ziemią. Rzeczywiście, to jest fontanna. Czyli dobrze, dobrze obstawiłem od razu. Niech tak będzie. Zanurz w tym fiolkę. Nie, ty nie masz fiolki, ty masz fiolkę, nie? Coś jest. Dobra, masz fiolkę. Wy się tam podleczcie. Dobra, to ja może pójdę tam. A ci niech się leczą, bo tu kilka jednostek ma problem z HP. Tak będzie najlepiej chyba. Za Kalimdor. Anudora. Pam pam pam. Ashteruda. Chwała Elun, kapłanku. Prawdę mówiąc, ona była gdzieś tam dalej. Nagle mi się kolor zmienił mu się kolor XD. Jeszcze raz dziękuję za twoją pomoc. Ten sam głos. Weź talizman. Jeśli będziesz potrzebować naszej pomocy, on pozwoli ci wezwać... No, dodatkowe jednostki. Spodziewałem się mniej więcej czegoś takiego. To będzie ten talizman, który właśnie przyzywa furbolgi, więc ja też spoko. Ja i ta ziemia to jedno. Co bardzo się? Nawet spoko bym powiedział. Dobra. Prawie całą prawą część mapy mam odsłoniętą, bo tu nie ma nigdzie innych przejść, więc trzeba iść dalej tym wąwozem wąskim. Właśnie dotarło do mnie, że wąwóz, bo wąski, XDK, nie no, żartuję. Dobra, tu mamy jakieś porządne spaczenie. O! Ścieżka prowadzi na południe, ale to wejście wygląda obiecująco. O nie... Jak mogłem zapomnieć? Co takiego kryje się za tymi drzwiami? O Jezus! Illidan! Za tymi drzwiami uwięziony jest Illidan, Tyrande. Powinniśmy odejść natychmiast. Illidan? Poczuj nienawiść 10 tysiącleci. Coś wam to mówi? Ten tekst? Illidan! No. Nie, Tyrande. Tej bestii nigdy nie wolno wypuścić na wolność. Ale on jest twoim bratem. To też prawda. Mimo tego jest zbyt niebezpieczny.
Nie pozwolę na to. A tam się słuchaj. Tylko bogini może mi czegokolwiek zakazać. No właśnie chciałem powiedzieć. Kobieta, jak kobieta coś sobie właśnie umyśli, to. Czyżby sen przytem. No Kaj, ty poszłaś, kobieta. Jezus Maria. Ja i ta ziemia to jedno. Kaj, ona poszła, ta kobieta tamtędy sama. W tych kurde. Sama taka, samotna. A ciul z nią. Poszła, to poszła. A, co to jest? Czemuś ściekowe. Dobra. To coś umarło. Ej, i w sumie dobrze, że te furbolgi ja wziąłem. Tak się stanie. Anudora. Atakować! Co zagraża tym ziemią? Dobra. Tam ona szybko się regeneruje, to spoko. O jest! Atakować! Dobry fokus, Albercie. Ja i ta ziemia to jedno. Niech coś z ciebie nie wypadnie. Dobra. Co to jest? Tak się stanie. Dobra, jeszcze pójdziemy tutaj. Za Kalimdor. Anudora. Cześć! Coś jest nie tak. Niszcz te koboldy! Natura wzywa? Skosztuj mojej włóczni, bliet! O Jezus, chciałbym pograć w Warcrafta w rosyjskiej wersji językowej. O Jezus! Ciekawe, bo ja z Battle.netu ściągałem, nie? Warcrafta. Czy tam jest opcja ściągnięcia po ruski? Otwórzcie przejście. Arcydruid księżycowej Łąki żąda przejścia. Łąki? Willy Wonka? Czyżby sen przytępił moje zmysły? Arcydruid Willy Wonka! Tak nie no, się bez kitu. Ej, ty ledwo co przeszłaś, ty. Anudora, zawracaj. Nie jesteś godzien przebywania w towarzystwie niedźwiedzich bogów. Niedźwiedzich bogów. Niedźwiedzich bogów? Co to są niedźwiedzi bogi? Kapa. Ale moje krzesełka mieliście. Wy tacy wielcy jesteście, nie? A krzesełka mieli na... No kuźwa, ja bym tam nie usiadł, nie? A... Ach, bliet. Żałości. Szpony ataku plus 9. No to powiem wam, że dość konkretny przedmiot dostaliśmy. Miał na myśli uśpionych druidów szponów. Ale czemu nazwał ich niedźwiedzimi bogami, skoro wyglądają jak ja? Plugawy pomiot skrzydła śmierci. Powinienem był zgadnąć, że takie ohydne bestie jak wy skryją się w płonącym... Nie skrzydła śmierci. Boże, to był śmiercioskrzydły. Co zagraża? Troszkę mnie to boli, bo jak znam... WoW lore kapa, without kapa, bo znam, to trochę to boli, jak oni tak mówią, nie? Tak samo Furion, to jest Malfurion. Ale on chyba zmieni nazwę później. W późniejszej części gry. Oj, co my tu mamy? A, druidzi szponów są już przebudzeni. Chodźcie, bracia, mamy dużo do... Co to? Zatracili się w swej zwierzęcości. Nieszczęśnicy stali się dzicy i bezrozumni. W imię Kruka. Ze frogu może pomóc, ale dosięgnie jedynie tych, którzy znajdują się w tej części jaskini. Cześć. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Coś jest. Co to jest? Ja aha. I ta ziemia to jedno. Ashteru Danador. O Jezus. Za Kalimdor. Anudora. Wiecie co, zrobimy tak. Zapiszemy tutaj grę. ASD, ASD. I... Ashteru. Zobaczymy, czy dojdę tam samym Furionem. Bo... nie chciałbym armii sobie dziesiątkować, a tutaj no, pełno chodzi tych druidów, oni atakują wszystko, co się rusza. Niestety. Tor Falanodora. Oj. Anudora. Żałośni nędznicy. Oj. Tak się stanie. Dobra, przejdziemy jednak. Anudora. No, bo oni atakują, barany głupie. Danador. Oj. Tak się stanie. Ashteru Danador. Musimy ich obudzić. Jest nie tak. Dobra. Tak się stanie. Chodź tu. Ashteru Danador. Mogę was. Tak się stanie. Mogę. Anudora. Dobrze. Pająka omijamy. Ashteru Danador.
Pająka omijamy, hyc, hyc, hyc. Chcę tylko to sprawdzić, czy to się tak da. Za Kalimdor. Tak się stanie. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Atakować! Dobra, bijcie. Ziemia to jedno. Aż te Rudanador. Bramę otwórzcie mi. Co za graża? Hot the door! Znaczy open the door! Dobra, to w sumie nie było takie trudne. Już tam wejdzie chyba i ich zbudzi, nie? Ze snu, więc spoko. Zadanie wykonane. O to chodziło. Bo nie chciałem się pieprzyć z tym, żeby nie stracić armii, bo to może być istotne za chwilę. Ojej, to... Szando Stormrange. Nie wiem, co nas opętało. Od dawna nie pamiętaliśmy, kim jesteśmy. Nocne elfy. Wszystko w porządku, Teroshan. Raz jeszcze potrzebuję pomocy twojej i twych potężnych braci. Po wielu wiekach powrócił płonący legion. Tylko nasze połączone siły mogą go powstrzymać. Otóż to. W takim razie my, druidzi szponów, jesteśmy na twoje rozkazy. Jak śmiesz decydować... Druidzie szponów o losie innych druidów szponów. Niechaj bogini sprawi, żeby Furion się mylił. Żeby Furion się mylił. Twoje zamiary są szalone. Nawet twoja bogini potępiła tego, którego pragniesz uwolnić. No, to się zgadza. Ashretor Aman. Dobra, bliet. Nie wiem, czy to było konieczne, ale... Chciałem sprawdzić, jak to działa, bo już nie pamiętałem. Dobra, no troszkę niefajnie to zadziałało. Podejrzewam, że skoro tu są takie kolorki, to nie idziemy tędy. Nie. Nie ma takiej opcji. Pewnie szukamy więzień, nie? Wartownik. A, kontrol 1, trzeba zmienić. A gdzie jest Ojej, nie ma Furiona, umór. XD. Dobra. To jest więzienie jakieś? Czy to są takie przejście? W ogóle boli mnie to, że ty Tyrande nie chcesz chodzić pierwsza, a powinnaś. Bo masz najwięcej życia ze wszystkich jednostek. Dobra. No, jak nie padł? Ej, tu jest przejście takie tajemne. Ale sobie wymyślili. Bogini wzywa. Ale o, książka. Za Kalimdor. Jebcie płomienie. Powinieneś się już palić. To by było fajne wtedy. Na Elun. Aha, czyli to w sumie nie dało mi nic. Ale no, księga wiedzy. Co to jak księga wiedzy? Chyba inteligencję. Punkty do i. Ale to nie wiem. Mogę się mylić. Niech tak będzie. W każdym bądź razie, nie, nie mówi się w każdym bądź razie, mówi się w każdym razie. W każdym razie, idziemy dalej, szukamy, co oni tam mają. Tu jakiś chyba obóz był szkoleniowy. Aha, no dobra. No, jak? Dogę. Tu. A tu są jeszcze skrzynki, a też chyba zniszczone, dobra. Imię scenariusza. Dobra, go, wszyscy. Ale to też. A no tak, bo nocne elfy są nieśmiertelne, ale co to kuźwa za robota, nie? One całe życie są strażniczkami więzienia. XD. Nawet stąd nie wychodzą. O! Chcemy was. A czemu wy jesteście uwięzieni? Elfy. Duże koszta? Przecież mam kuźwa kilka osób w armii tylko. No dobra, ale idziemy. Nie wiem, to głupie było XD. A co to jest? Aha, czyli dobra, ścieżka faktycznie prowadziła tutaj. Tak jak mówiłem, że wygląda tak, jakby prowadziła wprost. Ale żeby i tak przejść, trzeba było ładnie tutaj to... uaktywnić, więc spoko. Skoro tak, to wybaczam. Wtedy jednak pomyśleli, jak robili grę. Dobra. Wola bogini jest święta.
No i szkielet, nie? Ja nie wiem, taki szkielet się zmieścił tam? Może to, o kurde, to jest nowy pomysł na przemieszczanie armii. Wrzucimy was na statek kupiecki, bo i tak nikt się przecież nie skapnie. XD. Tu też będzie pewnie, co? No dobra, tutaj nie było. Czy ktoś zagraża dzikiej puszce? Słucham głosu. Dobra, elo. Za Kalindą. Imię scenariusza. Oczekiwanie skończone. Dobra, te randy to tam tankuj to. Słucham głosu. Oj, oj, oj. To jest chyba Ashara. To była dawna bogini chyba. Ojej, co tu wyrzucić? Co tu wyrzucić? Wszystko jest dobre. Na chwilę położymy ciebie. Niech tak będzie. Dobra, a wrócimy. Aha, już nie ma po co wracać w sumie. Na Elun. Dobra. Natychmiast. No trudno, no. Głosu Elun. Elo. Niech tak będzie. Przydałoby się pewnie bardziej później, ale na jednak zwinność bohatera daje mi plus jeden do ataku. A skoro tankuje wszystko bohaterem, który ma większy pancerz, większą regenerację żywotności, no to chyba całkiem worth. Tak mi się wydaje. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Tak, mołfują. Czemu oni się palą? Bogini wzywa. Ashretor. Ashretor. Aman. A ładnie biegną wszyscy. Na Elun. Dobra, na dół idziemy. Tak będzie. W dół słońca, czy w górę. Ale mniejsze, idziemy na dół. Wola bogini jest święta. Czy chcemy ich budzić? Pewnie jak uderzymy to... Tak, to się obudzą. Cholera. Plan był dobry. Plan był dobry. Ale jak zwykle Albert zraczył, bo... Mam na imię Albert Mrotek Rak, nie? Broń strażników na pewno okaże się pomocna. Czekam. Twojej łowczynie otrzymały magiczne glewie. No dobra. Myślałem, że wzmocnią po prostu po jednym punkcie, albo chociaż atak. Ale i tak wyszło całkiem spoko. Dobra, tutaj jest ten strażnik. Czyli co, to aha, tu było tylko jedno przejście, a ja się cieszyłem, że idę w dół, bo jestem inteligentny i dobrze wybieram przejście. Lel. No, daj, motherfucka. Dobra. Pendulino Reta XD. Dobra. Okej. Całkiem spoko wyszło, to tam się teraz się uwolni. Mam taką nadzieję przynajmniej. O Jezus, to jest jeszcze większa armia. Co to będzie, jakaś wielka bitwa? Aha, no faktycznie, tam aż do końca pewnie można dojść. To w sumie też spoko. Loki? Łączę wątki, nie? Bo Loki był więźniem. Drzewce chcą zatarasować mi drogę. Tym istotom rozkazywać może tylko potężny druid. Za Kalimdor. Lel. Mam mindfucka, no bo Loki. Jeszcze jest po mojej stronie te XD. Dobra, zrobimy tak, że armię, którą mam pod kontrol 1, puścimy tu. Ty będziesz pod kontrol 3 jednak, Tyrande. Dobra. I tutaj mam 3 osoby. Osoby to trochę może nawet za dużo powiedziane. Ale 3 jednostki. O, fontanna zdrowia. Całkiem spoko. Ładnie tu. Ale to wygląda bardziej na ludzką budowlę, niżeli na...
budowlę elfów. Dobra, tam naprawdę pilnują. To może na dole jest zbrojownia albo coś. Mam coś się. No, to jest tylko ten, więzienie. Goblińskie miny. Po co mi goblińskie miny? Niech tak będzie. No to jest dość ciekawe pytanie. Ale widocznie istotna sprawa tutaj będzie jakaś paląca i niecierpiąca zwłoki. No trudno. Goblińskich min jest chyba 6, ale pewnie Tyrande jakoś skomentuje poczynania moje tutaj, że coś będzie potrzeba albo coś. Loki, nie! Haraloki, no! Dobra. Ale tu ich jest. No nieźle. No ładnie. Wiecie, co jest smutne? Że kończymy praktycznie kampanię Warcrafta 3. Zostaje nam tylko dodatek niedługo. Teraz tak o tym myślę. Oj. Dobra, strażniczka teraz padnie. Dobra, ładnie. Ty, bo masz mniej życia. No nie, tyle samo, ale pancerz mniejszy? Ty też nie. Nawet mniej bijesz, więc teoretycznie zły fokus obrałem. A, dobra, tutaj nie ma nic. No okej. To jest fontanna zdrowie, ale ona mi się raczej nie nada. Idź w lewo. Nie ma nic. Idź w prawo, nie ma nic. Idź prosto, jest wszystko. XD kapa. Co to jest? To zakazane miejsce nawet dla kogoś takiego jak. Kalafix, ty. Jest tu wielkie zło, które na zawsze musi pozostać spętane pod ziemią. Kiedyś Illidana uznawano za wielkiego bohatera. Wierzę, tak było. Że znowu może zasłużyć na to miano. To szaleństwo. Uwalniając zdrajcę, zgubisz nas wszystkich. Zdrajca. Bogini wzywa. Dobra, ale umrzesz. Niech tak będzie. Ale trochę armię zdziesiątkowali. Dobra. Easy peasy lemon skizzy. Nie no, bez przesady. Illidan, czy to ty? Popuść, czy to ty? Rande, to naprawdę. Dobra, sorry. Po tych wszystkich wiekach w ciemności. Czy on ma tutaj pandę narysowaną? Czy Illidan na tym ostrzu swoim? Widzicie? Tak, panda chyba. No ładnie. Twój lud jeszcze raz cię potrzebuje. Aha, czyli mógł uciec sam. Ponieważ kiedyś byłaś mi bliska, pokonam demony, ale nigdy nie będę nic dłużny naszemu ludowi. Śpieszmy. No trochę mu się nie dziwię. Bo wiecie, co jest smutne? Illidan uznany jest za zdrajcę, a on nie jest zdrajcą. Furionie. Minęła wieczność, bracie. Wieczność, którą spędziłem w ciemności. Illidanie, zostałeś po prostu skazany na odpokutowanie swych grzechów. No. A kim ty byłeś, żeby mnie osądzać? Jeśli sobie przypominasz, ramię w ramię walczyliśmy z demonami. No, ale on przyjął moc demonów. Dlatego może się transformować w tego demona. Ale w lore mowa jest łowcem demonów, więc... Czy rozważyłaś cenę, którą przyjdzie nam zapłacić, Tyrande? Pomoc tego zdrajcy może być dla nas zgubą. Nie chcę mieć z tym. I teraz tak. I Malfurion, i Illidan kochali się w Harambe, w Tyrande, przepraszam. Więc to tak trochę 2 na 10, nie? Zazdrosny. No. W każdym razie, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.